Dzień dobry, Monika Laskowska, TV Reklama, jest ze mną Zusie, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwszy raz mam okazję rozmawiać. Chciałam Cię zapytać, jak przygotowania do walki? Ja generalnie dobrze zrobiłam tyle, ile mogłam. Przygotowywałam się na miarę swoich możliwości. Sportowcy nie cały, to jeszcze raz to podkreślam. Wielkie nadzieje w sobie pokładam, bardzo w siebie wierzę i super. Ale kochana, jesteś tak śliczna, że musisz się pokazać do kamery bardziej. Tak bardzo Cię proszę, ja Cię zaraz tak, tu ustawię. Okay, bo ciężko i bardzo mnie to światło razi. Tak, razi. Rozprasza Adam? Mnie to po prostu. Adam, poprosimy troszeczkę mniej światła. Troszeczkę. Tam wszędzie jest ciemno. O. Nie za dużo, żeby tam jest. Okej, jest okej. Okay. Tak. No właśnie, wróćmy do walki. Starasz się, przygotowujesz się, robisz... Cały czas. Dajesz sobie wszystko. Często trenujesz w tygodniu? Ile razy? Tak 5-9 jednostek treningowych mam. To też zależy od tygodnia, od moich chęci, wiadomo. Czasami mniej. Ostatnio też miałam zapalenie ucha, więc miałam tam tydzień przerwy na antybiotyku. No ale tak to cały czas jestem w treningu tak naprawdę. Wiadomo, że mogłabym trenować więcej. No ale są też inne obowiązki, nie zajmuję się tym profesjonalnie. Czasami brakuje mi siły, czasami motywacji, ale staram się naprawdę jak mogę, bardzo w siebie wierzę i rzeczywiście widzę, jaki postęp zrobiłam przez ostatnie tygodnie. Wiadomo, że to nie będzie ani spektakularna, ani sportowa walka, jak przeciwniczka zapowiada. Ale ja tam z siebie wszystko, zresztą jak zawsze. I tak, wielkie nadzieje w sobie pokładam. Chyba na ten temat akurat nic więcej nie mam do powiedzenia. Czyli 100% z siebie dajesz? Dam tam. 100% to tam dopiero dam. A na treningach też? Mimo, że właśnie była od razu po antybiotyku, człowiek jednak nie ma tak dużo siły, nie dochodzi tak szybko do regeneracji. Mm-hmm. I wskoczyłaś szybko tak, od na razu, treningi? Od razu. Jakoś chyba w niedzielę albo w sobotę już się rozłożyłam. W niedzielę zaczęłam brać antybiotyk, bo ja często choruję na te uszy. Brałam je do niedzieli, w poniedziałek już poszłam na trening. Zresztą w niedzielę już poszłam na trening, ale to podczas był 11 listopada. Tak, 11 listopada. Czyli nie odpuszczasz. Okazało się, że zamknięte, więc jeszcze siedziałam jeden dzień w domu i w poniedziałek dopiero ruszyłam. Tak, to chyba była niedziela, 11 listopada. Dobrze. Ja chciałam Cię zapytać, Twój pierwszy raz w oktagonie. Weszłaś, jakie emocje? Wow, ja uwielbiam walczyć. Zresztą ta moja przygoda z odwykiem i z używkami to jest bardzo ściśle połączona właśnie z takim smaczkiem jednym, którego w sumie jeszcze nie zdradzałam. Chciałam go powiedzieć na konferencji, ale skutecznie mnie zagłuszono, zresztą już któryś raz. Więc nie wiem w sumie, czy mówić, no ale... To nie bierze się znikąd. Ja po prostu uwielbiam się tłuc. Bardzo lubię. I mi to wielką przyjemność sprawia. Dlatego uważam, że jestem w idealnym miejscu. Z racji mojej przeszłości jedyne miejsce, w którym mogę się tłuc, to jest oktagon. Może tak. Więc z racji przyszłości i tego, co nade mną wisi. Dlatego... szkoda szczępić ryja, pokażę to w sobotę. A powiedz mi, lubisz się tłuc, ale lubisz również na ulicy z ludźmi, na imprezach, rozwiązujesz... najbardziej to lubiłam, bardzo. I bardzo miło wspominam te czasy, a Dagmara powiedziała tak, że ja robię z siebie środkę, że byłam na odwyku. Właśnie to był najlepszy okres mojego życia. No nie dość, że ten przed odwykiem bardzo dobrze wspominam, mimo tego, że był totalnie pokręcony. Już raczej się taki nie powtórzy, chyba że znowu zacznę lecieć. Ale wtedy nie. Czyli na środkach odurzających potrafiłaś tłuc się, tak, bić się, a bez tego też potrafisz... Tak jak pani widziała w oktagonie, to jest to. Tylko, że wtedy szybciutko ręce opadają, no niestety kondycja do i pierwszy raz. Bez. No właśnie, i pierwszy raz to też robi. No i wyjście było bardzo wymęczające. Nie spodziewałam się, ale... Kondycyjnie? Kondycyjnie. No po prostu no nie jestem świetna. Ja już tylko w drugiej rundzie się modliłam, żeby to się skończyło po prostu. Zresztą tam widać z rundy na rundę było coraz mniej ciosów, coraz więcej unikania i tylko człowiek jak się skupił, to był w stanie coś wyprowadzić. A tak generalnie no to... ciężko było, dlatego... Planuję teraz zrobić to bardziej z głową. Wiadomo, że dzisiaj na konferencji były emocje, bo jak się tak ciągle słucha kogoś, jest się obrażanym z każdej strony, ciągle lecą w twoją stronę inwektywy, a potem widzisz na trailerach zupełnie co innego, potem znowu jesteś atakowany i widzisz, co ludzie piszą, to chcesz to po prostu, masz ochotę to z siebie wyrzucić i to po prostu wypunktować, tak jak wypunktowałam to dzisiaj, no ale byłam zagłuszana, więc no mam nadzieję, że wszyscy słyszeli, zresztą jeszcze nie widziałam konferencji, zobaczę ją, może była troszeczkę zbyt emocjonalna, ale generalnie zachowanie jest adekwatne do... Dokładnie. To już nie ma co siedzieć. Zresztą może jakby była trzecia konferencja, to wtedy już bym nic nie mówiła, no bo szkoda szczępić ryja. Wróćmy może jeszcze, bo tak, oczywiście, ciekawi, proszę się pytać. Do twojej miłości do bujek. Tak, dlaczego? Ja wiem, że to lubisz, bardzo ciekawy temat. Tak, lubisz krew?
lubisz czuć przewagę może nad przeciwnikiem? Nawet nie, wie pani co, ja jestem... Czy odwrotnie, może lubisz, jak ktoś cię bije? Bardzo mnie to interesuje. Ja jestem temperamentem, który Sokrates określił jako choleryk. I ja rywalizuję dla samej rywalizacji. Uwielbiam się tłuc. Ja po prostu mnie to jara. Nie wiem, dlaczego ja się wtedy tak mega pobudzam. Ja nawet o tym myślę, to mi się robi gorąco. Ale wiesz co, ile form rywalizacji? I to jest to. Oczywiście, że są na przykład szachy, o których tak mówiłam, ale jednak oktagon spodobał mi się na tyle, że chyba jednak to zostanę. Bo jednak łatwiej ciałem jest wyrzucić energię, niż wstrzymywać. Ale rzeczywiście, ja też potrzebuję, bo ja generalnie właśnie na co dzień różnie bywa z moimi emocjami. Zresztą ja nigdy nie powiedziałam, że jestem spokojna. To jest dla mnie trening tutaj. Ja po prostu zachowuję się tak, jak chcę się zachować, jak zaplanuję to, żeby się zachować. Tak jak sytuacja tego wymaga. Ktoś jest spokojny, ja jestem spokojna, jestem miła, jestem przyjaźnie nastawiona. Kocham Fame MMA, kocham być z tymi ludźmi, uwielbiam całą tą otoczkę. Ja nie widzę powodu, dla którego miałabym być butna, obrażona, agresywna do kogokolwiek. Ja się z szacunkiem odnoszę do swoich przeciwników tak naprawdę. Ja też jestem świadoma tego, że nie wiem, co się wydarzy, a może wydarzyć się wiele różnych rzeczy, pomimo tego, że na przykład mogą wyjść dwaj fantastyczni zawodnicy. To widzieliśmy na KSW wczoraj. Gdzieś tam jacyś faworyci na pewno przegrywają. No ja się działy straszne. No, to jest sport. Tu się wygrywa i się przegrywa. I dlatego ja nie mam zamiaru nikogo obrażać, ale właśnie jak słyszysz inwektywy, no to już masz dość. I chciałbyś wypunktować, tym bardziej, że widzisz, jak to z tej drugiej strony wygląda, a widzisz więcej, bo jesteś po terapii, jesteś taki dość świadomy tego, co się wokół ciebie dzieje. No i kurwa, i tak przepraszam, patrzysz na to i się zastanawiasz, czy to ty debilem jesteś, czy czy ta druga strona. No wie pani co, no nie wiem. A po co się zastanawiać? A właśnie, no właśnie, dlaczego mnie to tak boli? To jest temat do psychologa na terapię. Będę się z nią kontaktować właśnie niedługo, chociażby właśnie w sprawie konferencji, tego jak wypadłam. Niech mi powie, dlaczego. Może dlatego, że byłam kiedyś bardzo podobna do niej. Może. Może dlatego. Może. Nie lubimy w ludziach tego, czego w sobie nie lubimy, ale ja tu na ten moment nie widzę żadnych podobieństw. Nie widzę. Więc może to coś z przeszłości. Coś tu musi być. Coś tu jest. To już sprawa oczywiście. Prawda? Oczywiście. Tutaj nie poradzę sobie z tym sama. To bardzo, bardzo interesujący temat. Ale mi to ciekawi jeszcze, w którym momencie dochodzi do tego, że chcesz komuś po prostu pierdzielić, kogoś pobić? Ja bardzo lubię chłopaka mojego zaczepiać. Bardzo lubię. Chłopak jest bardzo pokojowy. Ach, to jest pacyfista. Tak, więc generalnie jak ja wyprowadzam, dam cios, to on mnie przytula. Tam no nie ma tej iskry, ale na treningu też lubię zaczepiać. Czasami może jednak też potrafię się wycofać. Chociaż ja potrafię się wycofać, kiedy ja ostatnio się wycofałam z czegoś. No właśnie nie, ja wtedy się rozjuszam i nakręcasz się. Tak, ja się totalnie nakręcam. No, no jest... I nie mówisz co? Wtedy dochodzi do rękoczynów. Różnie to bywa. No właśnie nigdy nie mogę przewidzieć, jak się zachowam, dlatego nie piję. A czy twoim zdaniem to nie jest właśnie to, że przegrałaś walkę, chociaż miałaś bardzo doświadczoną zawodniczkę już? Tak, oczywiście, świetnie przygotowaną. To co? No właśnie, czy to nie jest to, że nie potrafisz się zatrzymać i zapanować nad emocjami, że przegrałaś walkę? Tak, całkiem możliwe, bo gdybym może miała właśnie chłodną głowę, o której mówiłam, ale też nie wiemy, jak się zachowamy, to był debiut. No tak. To może i bym wygrała, cholera to wie, no ale ona była lepiej przygotowana. Ja myślę, że tutaj by umiejętności zaważyły, ona była bardzo skupiona przede wszystkim. A ja też miałam jeden podstawowy błąd, o którym nie powiem, jeśli będzie dobra pani, to tak, to ja to zauważyłam i jeśli to mi się uda wykorzystać teraz... No to kurwa, będzie pięknie, naprawdę, ja już wie pani, ja już tak czekam, bo już, no nie chcę mi się tego słuchać, już naprawdę nie chcę się szczępić tego ryja, ja już to chyba mówię dzisiaj 20 raz, no ale ciężko mi cokolwiek powiedzieć właśnie po tej konferencji, to było takie wymagające emocjonalnie, bo no wszystko właśnie co powiesz, to zostaje przekrzykiwane, robią z ciebie wariata i mówią, że to nieprawda, że było inaczej i ty jesteś prowodyrem wszystkiego. Ty jesteś prowodyrem. Czy jesteś wariatką? Kto to ocenia tak naprawdę? Jak na razie wszystko jest okej, potrafisz ze mną rozmawiać. Ja mówię, jest dobrze. Życzę ci samych sukcesów zawodowych, prywatnych. Mam nadzieję, że ta walka będzie wygrana. Chociaż za wszystkich, jak już mówię, powtarzam, zawsze trzymam kciuki za wszystkich. Jasne, oczywiście. Najważniejsze, że pracujesz nad tym, co robisz, kochasz to, co robisz. I dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja również dziękuję. Bardzo miło było panią poznać. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.